Oblicz, ile waży 3,1 razy 10 do 20 cząsteczek wody. W zadaniu dwukrotnie wykorzystamy proporcje. W pierwszej proporcji, znając liczbę cząsteczek wody, obliczymy liczbę moli wody. Wiemy, że 1 mol stanowi 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek. Tym razem wody. Znając liczbę cząsteczek wody, możemy obliczyć liczbę moli. Teraz możemy mnożyć na krzyż. Czyli x razy 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek. To jest to samo, co 1 mol razy 3,1 razy 10 do potęgi 20 cząsteczek. Aby obliczyć x, obustronnie podzielimy przez liczbę Avogadro, czyli dostaniemy x jest równy 1, to co jest po prawej stronie możemy wpisać do licznika, czyli mamy 1 mol razy 3,1 razy 10 do potęgi 20 cząsteczek i dzielimy to przez 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek. Skróćmy jednostki. Zostaje nam jako jednostka mol. I teraz możemy już dzielić. Tu możemy wykorzystać kalkulator. Dostaniemy z tego 1/2. I teraz dzieląc potęgi o wspólnej podstawie, tą wspólną podstawę, czyli u nas 10, przepisujemy, a wykładniki odejmujemy. Czyli od 20 odejmujemy 23 i dostaniemy minus 3. Jednostkę przepisujemy, czyli mamy mol. Zapiszmy to jeszcze w notacji wykładniczej. Czyli pamiętamy, że przed przecinkiem musi być jedna cyfra znacząca, więc musimy tym razem przecinek przesunąć o jedno miejsce w prawo. Czyli dostaniemy 5. Jeśli przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, to znaczy, że mnożymy tą liczbę przez 10, więc tą liczbę musimy przez 10 podzielić. Więc w potędze pojawi nam się minus 4. To będzie razy 10 do potęgi minus 4 mola. Z drugiej proporcji dowiemy się, ile waży taka liczba cząsteczek wody. W tym celu musimy najpierw policzyć masę cząsteczkową, czy też masę molową wody. Czyli masę wody obliczymy wykorzystując dane z układu okresowego pierwiastków. Masa wodoru to jest 1 unit, czy też 1 gram na mol. Oczywiście mamy dwa wodory, więc mnożymy to przez 2 i dodajemy do tego masę tlenu, czyli 16 unitów. I mamy 2 plus 16, czyli 18 unitów. Jest to masa cząsteczkowa wyrażona w unitach. Natomiast taka sama będzie masa molowa wyrażona w gramach na mol. Czyli masa molowa wody to będzie 18 gramów na mol. Stąd wiemy, że 1 mol wody waży 18 gramów. My mamy do dyspozycji 5 razy 10 do minus 4 mola. I chcemy się dowiedzieć, ile to waży. Mnożymy na krzyż. I dostaniemy 1 mol razy x. To jest to samo, co 5 razy 10 do potęgi minus 4 mola razy 18 gram. Aby obliczyć x, podzielimy obustronnie przez 1 mol, czyli dostaniemy, że x to jest 5 razy 10 do minus 4 razy 18. To był mol, to był gram. I dzielimy to przez 1 mol.
Możemy teraz skrócić jednostki, więc mole się skracają. I możemy jeszcze wymnożyć i dostaniemy 90 razy 10 do minus czwartej grama. Zapiszmy to jeszcze w notacji wykładniczej. Czyli pamiętamy, że przed przecinkiem może być tylko jedna cyfra znacząca, więc musimy tym razem przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo. Czyli dostaniemy 9. I teraz przesuwając przecinek o jedno miejsce w lewo, podzieliliśmy tą liczbę przez 10, więc tą liczbę trzeba pomnożyć przez 10. Więc w wykładniku będziemy mieli minus 3 gramy. Możemy jeszcze zapisać, zamienić tutaj jednostki, czyli to będzie 9 mg.